Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię niesamowitą partię pomiędzy moim kursantem Andrzejem. Jego nick nalicza się to muzyczny myślnik kwadrat 1987, a mistrzem FIDE. Co zrobił Andrzej w tej partii, to przechodzi ludzkie pojęcie. Zaraz zobaczycie, jak tutaj się to wszystko potoczyło. Trzymajcie się krzeseł mocno, bo spadniecie. Szapoba, mój drogi kursancie, wspaniały człowieku. Jest to gość, słuchajcie, niezwykle wrażliwy, konkretny, sympatyczny. Poznaliśmy się, już był w Olsztynie nieraz, czy to na turnieju klasyfikacyjnym, czy też innym, za co bardzo dziękuję. Postanowiłem przedstawić jego partię, bo mnie bardzo urzekła. Była ostra, była przygotowana, a jej ofiarą jego padł właśnie mistrz FIDE, nie lada gratka zawodnik, który no też, no mówię, mistrza FIDE nie dają za darmo, więc to jest na pewno solidny przeciwnik. No i przejdę już do rzeczy tej rewelacyjnej partii. Miazga, moi drodzy, miazga. To zasługuje na Oscara. Jeszcze tylko pragnę nadmienić, że Andrzej jest ambitną osobą, która chce osiągnąć w szachach bardzo dużo. Z tego co wiem, minimum kandydata na mistrza. I przedstawię za chwilę już jego partię. Otóż E4 ze strony właśnie Andrzeja. Przeciwnik jego zagrał posunięcie C5, obrona sycylijska, skoczek na F3, skoczek na C3, na C6 i co robi nasz, mój w zasadzie można powiedzieć, wspaniały kursant? Słuchajcie, serce rośnie, jak widzę tę ambicję i tą żyłkę taką do fajnych szachów, do kreatywności. I Andrzej już zaskakuje w trzecim posunięciu, grając B4. Okej. Jest taki ruch w szachach, jest to na zaskoczenie na pewno przeciwnika. Nie jest to super dokładne posunięcie, od razu powiem. No, gambitowe podejście oczywiście, ale tutaj czarne sobie bardzo dobrze radzą w momencie, gdy zbijają tego pionka skoczkiem. Tak nie było, ale pokażę, jak mogłoby to nastąpić. Bo tutaj chodzi o to, żeby białe zbudowały sobie szybkie centrum. I po ruchu C3, skoczek jeżeli wróci, następuje D4, chcemy atakować i po wybiciu czarne mogą spokojnie zagrać E6 z planem D5. Czyli powstaje taka trochę obrona francuska z pionkiem więcej czarnymi. To jest długotrwała, spokojna, niewielka przewaga czarnych, jeżeli chodzi o ocenę silnika, ale jeżeli chodzi o pozycję gry człowieka kontra człowiek, to może być naprawdę różnie i ciekawie. Ktoś by zapytał, ale ja gram D5 i od razu atakuję centrum. Słuchajcie, D5 tutaj jest ruchem fatalnym z uwagi na hetman F6 i nie ma za bardzo jak się zachować i obronić wieży, więc myślę, że tutaj spokojnie białe dałyby sobie, przepraszam, czarne dałyby sobie świetnie radę. Trzeba uważać na tego typu pułapki, dlatego E6 jest ruchem dobrym, gdyż D5 jest niemożliwe. No cóż, ale po ruchu B4 czarne zbiły pionkiem. Też można, to też jest jedna z odpowiedzi. I tutaj muzyczny kwadrat zagrywa D4. Ok, to jest właśnie cena gambitu, czyli oddajemy pionka, żeby zbudować centrum i mocno cisnąć, mieć jakąś szybką reakcję podczas partii, żeby coś uzyskać. Znaczy oddajemy pionka, żeby uzyskać właśnie coś więcej później. Tyle, że czarne grają wyśmienicie póki co, posunięcie D5. Ruch, który zatrzymuje cały atak w centrum. Okej, D5 to też jest posunięcie teoretyczne. Tutaj nastąpiło bicie, co jest ruchem dobrym. Hetman odbił i można powiedzieć, że czarne stoją świetnie, no bo za chwilę wychodzi goniec, może wieża D8, może długa roszada, skoczek w gotowości, E5 w gotowości. Pionek świetnie zatrzymuje pionka, który może iść na C4, bo bicie w przelocie. Tyle, że to jest też wariant przygotowany. Ja wiem, skąd tutaj mój drogi kursant ten wariant prawdopodobnie wynalazł. Z jednego kanału zagranicznego. Prawdopodobnie, tak przypuszczam. I jest posunięcie C4. To jest dobry ruch. Mimo wszystko bicie w przelocie następuje, bo raczej trzeba.
Jeżeli byśmy tego nie wykonali, na przykład wrócili hetmanem do swojego obozu albo na pole A5, no to tutaj białe grają bardzo prosto. Goniec B2 z planem za chwilę D5, bo jeżeli nastąpi ruch taki z szachem, to goniec świetnie właśnie tu broni wieżę, nie trzeba się niczym przejmować i gramy rozwojowo, skoczek C3. Chodzi tutaj o to, żeby każda figura grała. Pamiętajcie, jak gramy gambity, to musimy uruchomić nasze figury, a nie grać pasywnie. I to właśnie robi muzyczny kwadrat, słuchajcie. Jednakże po tym posunięciu nastąpiło bicie w przelocie, a skoczek odbił i hetman A5. I tutaj trzeba znać te warianty. Andrzej to zna. Tu trzeba znać, dlatego że po hetman A5 wisi nam skoczek. No właśnie. I jak się teraz zachować, słuchajcie. Tu trzeba bardzo uważać. Nastąpiła wieża B1 i wielkie oczy pewnie zrobimy, bo to posunięcie powoduje, że tracimy skoczkę za darmo. Za chwilę do tego wrócę. Tutaj istnieje też taka inna odpowiedź w postaci D5. Też ciekawy ruch, który atakuje bezpośrednio skoczka. Jeżeli czarne zbiją tutaj skoczka z szachem, to jest goniec D2, bronimy wieżę, wszystko działa dobrze, hetman odchodzi i możemy odbić skoczka, odbicie, hetman C2, z atakiem oczywiście na pionka. I jeżeli na przykład goniec D7, czy hetman wróci na D6, dla białych to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Tutaj mi się coś zacięło, przepraszam. Tak, i hetman na przykład D6. No to wyprowadzamy sobie gońca na D3 i jest świetnie. Białe robią szybko roszadę, wstawiają wieżę na wolne linie, męczą hetmana. Za cenę dwóch pionków ta pozycja i tak jest lepsza, plus 0,4. Sam silnik mówi, że pozycja przyjemniejsza dla białych, mimo straty dwóch pionków. Zwykle silniki mają tak, że jak jest jakaś strata, to pokazują właśnie gorszą pozycję przy stracie. W tym wypadku przy stracie pokazują lepszą, więc o czymś to świadczy, o rozwoju przede wszystkim. Ale było inaczej, moi drodzy. Mianowicie tutaj po hetman A5, wieża B1. Tak też można grać, to jest bardzo sprytny ruch, prowokujący do tego, żeby właśnie zbić tutaj skoczka. Co ciekawe, ten skoczek został zbity, oczywiście. Każde inne posunięcie, na przykład E6, wiązałoby się z normalnym rozwojem, goniec D2. Wieża działa dobrze na wolnej linii, goniec świetnie atakuje hetmana, tutaj grozi na przykład już skoczek B5 i mogą być nieciekawe rzeczy dla czarnych z uwagi na tańczącego hetmana. Jednakże hetman przyjął ofiarę, to się bardzo narzuca i goniec zagrywa na D2. Innego wyjścia jak hetman A3 nie ma i nastąpił ruch D5, czyli wykorzystujemy ten fakt właśnie, że jeszcze nie ma ruchu E6 i atakujemy skoczka. I zobaczcie, co tutaj trzeba zrobić. Jak myślicie, jak zagrały czarne? Słuchajcie, w pozycjach, gdy mamy dużą przewagę materialną, to tak patrząc troszkę z pozycji czarnych, musimy spróbować rozwijać figury nawet kosztem oddania tego materiału. I tu najlepszym zagraniem, jednym z lepszych zagrań byłoby wyprowadzenie figury, skoczek F6 albo zagranie E6, żeby zachować rozwój, żeby szybciej spróbować tutaj te figury wyciągnąć, żeby one coś tam atakowały. Skoczek F6 i przykładowo jakbyśmy tu zbili, pionek zbija, to historia się powtarza. Hetman na C2 z atakiem i dalszym rozwojem figur. Więc białe na pewno tutaj byłyby zadowolone, grałyby z potężną inicjatywą. Jednakże, moi drodzy, w tej sytuacji czarne popełniają tragiczny błąd. Skoczek B8. To się wydaje świetne. Skoczek B8 zachowuje figurę, przecież hetman za chwilę świetnie sobie ucieknie. No właśnie, ten hetman może być też złapany, ale tutaj następuje rewelacyjny ruch i tutaj Andrzej wiedział, jak się zachować. Najlepszy ruch w pozycji hetman C2 atakuje zwyczajnie tutaj tego gońca, przy okazji bronię też pionka. Jeżeli nastąpiłby skoczek D7 z obroną, to jest goniec na B4 i cóż ma zrobić ten biedny hetman? No nic, oddać swoje życie, hetman jest złapany. Jednakże tutaj goniec zagrał na D7 z uwagi na to, że jak goniec by zagrał na B4, to hetman A4 i czarne są w domu. Czarne wygrywają te pozycje, nic im już za bardzo nie grozi i nie ma jak się dobrać do króla. Jednakże goniec B4 tu jest słabe. Andrzej wiedział, jak się zachować. Słuchajcie, no jestem pełen podziwu.
Goniec na B5. Ostatnia figura wchodzi do gry i to jest bardzo częsty przypadek, kiedy właśnie w gambitach należy wyprowadzać figury. Świetny ruch. Goniec na B5. Słuchajcie, tutaj grozi mat na C8. Co zrobiły czarne? Jeżeli będzie bicie, to jest mat oczywiście na C8. A czarne w tym momencie wróciły hetmanem. No i Andrzej z zimną krwią po prostu dał mata na C8. W 13 ruchach ograł mistrza FIDE i to w tak miażdżący sposób, że aż miło popatrzeć. Andrzeju, gratuluję. Dziękuję Ci za partię. Wam, drodzy widzowie, dziękuję za uwagę. I zachęcam też do fajnej, ostrej gry, do gry gambitowej, a może gambit hetmański. Kto wie? Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam. Podepnę oczywiście link tej partii w opisie filmu i w komentarzu. Do zobaczenia. Cześć.